Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich, ale zwłaszcza osoby, które skomentowały poprzedni film, ponieważ nie ukrywam i nigdy nie ukrywałem, że stymulacja typu komentarz bardzo pomaga mi w kontynuowaniu działania tego kanału, tak naprawdę. Tak, przedłuża działalność. Nawet tak proste łapki w górę, czy takie komentarze, że okej, to rezonuje, rel i dawaj dalej, cokolwiek, są wsparciem. Tak po prostu to odnotuję i nomen omen, nawet tak prosty komentarz, jak właśnie w dniu wczorajszym noted and appreciated. Odnotowanie i docenienie jest przez moją skromną osobę odnotowane i docenione. Witam również nowego gracza na tym kanale, który właśnie podzielił się takim komentarzem, że YouTube już tak go dobrze zna, że algorytm YouTube'a tak go dobrze zna, że podsyła takie treści, które musi zobaczyć, że ktoś się zdaje borykać z czymś podobnym i każe cisnąć, czy coś w ten deseń. Natomiast chciałbym troszeczkę wykorzystać właśnie ten komentarz jako punkt odniesienia, bo jest to bardzo duże ułatwienie, jeżeli dostaję jakiś punkt odniesienia, coś, co sprawia, że łatwiej jest kontynuować moje rozważania, przemyślenia na tym kanale, prawie tak, jakbyśmy sobie rozmawiali po prostu w grupie. I właśnie o tej sytuacji, czy o takim zjawisku chciałbym tutaj pomówić troszeczkę, pochylić się nad tym, że trochę wychodząc właśnie z tego, co opisałem wczoraj, że zakładając, że mamy chęć do działania, mamy energię kreatywną, jakby coś chcemy iść w jakąś stronę, aczkolwiek natrafiamy na jakieś blokady, które czasami nie do końca są zrozumiałe, a zwłaszcza o tym, więc załóżmy, że są nie do końca zrozumiałe i tak nie do końca wiadomo, w jaką stronę, jakby jak podejść do tej blokady, nie? Bo wiadomo, że jeżeli to jest, nie wiem, blokada typu chcę jechać, a jest czerwone światło, to po prostu właściwa decyzja to jest poczekać. Jeżeli jest to gdzieś na autostradzie i istnieje jakaś droga, która mnie zaprowadzi szybciej do celu, no to można rozważyć sprawdzenie Google Mapsa i tak dalej. Są to blokady takie, gdzie jest dosyć oczywiste, w jaki sposób chcemy się odnieść do tej sytuacji. Natomiast ja chciałbym pomówić właśnie o takiej sytuacji, gdzie jest chęć do działania, jakby czujemy w sobie jakieś takie niewykorzystane pokłady, niewykorzystany potencjał i chcemy robić, chcemy działać, aczkolwiek w tym działaniu czasami albo brakuje takiej klarowności, poczucia sensu, tak mniej więcej wiadomo, o co tutaj chodzi. I chciałem tak próbowałem dzisiaj, przygotowując się w głowie do nagrania tego materiału, tak po prostu pobyć z taką sytuacją, ponieważ po pierwsze jakby odnotujmy takie oczywiste oczywistości, takiego słonia w pokoju, że byłem w takiej sytuacji wiele razy, wręcz w ostatnim czasie czułem się w takiej sytuacji i co więcej, jestem mocno przekonany, że w tej sytuacji jeszcze wielokrotnie będę i jakby właśnie to jest trochę tak, jak mówiłem o tym, że tutaj liczby się zmieniają i okoliczności na etapie życia różnym się zmieniają, natomiast wiele mechanizmów, wiele schematów jest bardzo podobnych i ten schemat po prostu jest schematem powtarzającym się w moim życiu i w życiu wielu innych ludzi. Nawet można powiedzieć, że jest to bardzo uniwersalne i mierzymy się z tymi samymi wyzwaniami z różną intensywnością. No i tak chciałem pobyć z tym uczuciem, tak sobie przypomnieć wiele sytuacji, w których byłem. I po prostu chciałem tak metodycznie spróbować do tego podejść właśnie, od czego trzeba zacząć w takiej sytuacji, od czego trzeba zacząć i tak chciałbym się podzielić takimi prostymi w zasadzie myślami, prostymi rozważaniami i nawet jak sobie o nich myślę, a co dopiero jak zacznę o nich mówić, to bardzo często zdarza mi się odczuwać jakiś dyskomfort typu, że ale to jest banalne, nie mów o tym, nie myśl takich rzeczy, bo to jest tak oczywiste, że to zniechęcające jest wręcz pomyślenie o tym w momencie, ale no później trzeba to zakwestionować, zweryfikować, że hej, ja mam dobre intencje, chcę rozwiązać swój problem, chcę się tym ewentualnie podzielić z kimś, kto odczuwa właśnie
jakąś więź, że jest to właśnie relatable, że jakby jest w podobnej sytuacji, albo czuję, że jest w podobnej sytuacji. No więc jakby no, nawet jeżeli mi nie wyjdzie, nawet jeżeli powiem jakiś banał, to no trudno, to jest część właśnie szukania drogi. I właśnie chciałem się tak metodycznie zastanowić nad tym, od czego trzeba zacząć w takiej sytuacji, gdzie właśnie, tak jak mówię, że są pokłady energii, działam i to, czy ja jakby staram się właśnie, jak powiedziałem, że te okoliczności się zmieniają i to, czy ja jestem na wczesnej emeryturze i nic nie muszę, ale coś chcę robić i tak dalej, w sumie tego nie muszę, to nic mnie nie motywuje, ale coś jednak chcę robić, nie? Czy to jestem na jakimś wczesnym stadium, gdzie mierzę się z jakimiś innymi wyzwaniami, to jakby trzeba zacząć od, można by tutaj powiedzieć, że można zacząć od tego, co powiedziałem wczoraj, czyli żeby poświęcić wszystko i nauczyć się nie przywiązywać do właśnie rzeczy, do sytuacji, że nawet jak mi tutaj nie wyjdzie, to jakby żaden z tych elementów mnie jakby długofalowo nie definiuje i bez wszystkiego mogę sobie poradzić. Natomiast nawet jeżeli nie zaczniemy od tego, to na kolejnych levelach i tak do tego dojdziemy, a poza tym jakby ta perspektywa, która jest bardzo wartościowa i bardzo pomocna, ona jakby tak nie do końca jakby rozwiązuje właśnie, nie daje takiej metodycznej procedury, od czego trzeba zacząć. Więc z mojej perspektywy, od czego trzeba zacząć, i już czuję jakiś taki wewnętrzny niemalże cringe, jak zaraz powiem to słowo, czy to stwierdzenie, że trzeba zacząć od tego, żeby mieć plan. I tutaj nawet jak przyszła mi ta myśl do głowy i jak to powiedziałem, że trzeba zacząć od tego, żeby mieć plan, to chciałem się wyśmiać w pewnym sensie. Część mnie chciała się z tego, co gada, zaśmiać, bo to brzmi banalnie, I przychodzi mi do głowy scena z Killera, że plan, taki plan to ja mam zawsze, nie? Tylko no właśnie tutaj. Natomiast od ogółu do szczegółu, nie? I jakby takim ogółem właśnie jest to, żeby mieć plan, a później dlaczego ten plan nie działa i jak stworzyć nowy plan, to są te szczegóły, które będą właśnie tutaj mięsem, będą esencją rozwiązywania tego problemu. Natomiast jakby jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, to uważam, że warto zacząć od planu w takim położeniu, że gdzieś czuję jakąś taką blokadę, że coś mi wewnętrznie nie gra, jakiś dyskomfort, jest jakiś można by się doszukać jakichś sprzecznych pragnień, że coś nie daje mi spokoju w tym, że coś mi tu nie gra, nie? I wtedy właśnie taki powrót do takich podstawowych instrukcji, które sobie daję, uważam, że może być bardzo pomocny, bo oczywiście nie chodzi o to, że trzeba codziennie tworzyć nowy plan, nie wiadomo, od nowa wszystko zaczynać, bo jak hula, to hula i nie trzeba tak regularnie, czyli nie uważam za optymalne wręcz tak codziennie, regularnie, znaczy codziennie od nowa budować planu, jeżeli plan działa dobrze, jeżeli czuję właśnie, że posuwam się posuwiście przez te swoje wyzwania i po prostu płynie i czy to zajmuję się pisaniem i dużo piszę, czy robię filmiki, z których jestem zadowolony, czy poprawiam komunikację w swoich relacjach, czy jestem bardziej asertywny, czy właśnie dobrze mi idzie na siłowni, to tak ma sens, że teraz zrobię bench press, odpocznę, później zrobię przysiady i coś tam, czy poprawiam swoją sytuację finansową i to idzie dobrze, że zgodnie z planem i tutaj, o, dzisiaj mi się nie chciało, ale mimo to poszedłem, pokazałem, że dam radę i dałem radę i tak dalej, no to wtedy jak hula, to hula, nie? Więc tutaj nie chodzi mi o to, że rzuć to, co robisz, jak to dobrze idzie, tylko co zrobić wtedy, kiedy jakby właśnie nie idzie dobrze, nie? I jakby tutaj chciałoby się rzucić jakimś takim generycznym hasłem, złotym hasłem z podręcznika dla akwizytorów, jak zbudować dobry plan. Natomiast właśnie takie tutaj pierwsza adnotacja do tego, żeby był plan, jest taka, że to jest bardzo indywidualna kwestia i można by zakwestionować każdą właśnie złotą radę, bo jakby no, każdą złotą radę można zakwestionować od tego, żeby nie robić drugiemu, co mi niemiłe, czy też
właśnie skup się na podstawach, bo jak masz podstawy ogarnięte, no to się nie skupiaj na podstawach, tylko skup się na tych już bardziej złożonych kwestiach, nie? Więc jakby wszystko można by zakwestionować, więc po prostu wyrzuciłbym taką intencję szukania jakiejś złotej rady, która będzie dobra dla wszystkich. Natomiast są takie, które mi przychodzą, których ja się nauczyłem właśnie rzeczy, że bardzo często one się sprawdzają, a nie są takie może aż oczywiste dla wielu, albo są aż tak oczywiste, że je ignorujemy, nie? Natomiast chciałbym się podzielić jednym, dwoma może takimi właśnie uświadomieniom, znaczy jednym, dwóm uświadomieniom, które mi bardzo pomogły nawigować przez te problemy, bo tak jak powiedziałem, być może więcej niż raz, ale tak też w ogóle na ten temat już nagrywałem więcej niż raz i pewnie przyda się, żebym nagrał to więcej jeszcze niż raz w kolejnych kontekstach, czy tam na kolejnych etapach życia, że to cały czas mi jakby towarzyszy właśnie te schematy i jednym z takich właśnie częstych wskazówek, częstych drogowskazów, które są praktyczne, które są wartościowe, które mi pomagały, jest to właśnie, żeby się skupić na podstawach takiego dobrostanu fizycznego, bym wręcz powiedział, czyli jakieś takie wpisanie w swój grafik, czy w swój kalendarz, czy w swoją kartkę, na której tworzę ten plan, żeby upewnić się, że zadbanie o sen, zadbanie o aktywność fizyczną w sensowny sposób, zadbanie o właśnie jakieś odżywianie jest tutaj odfajkowane. I znowu, można to zakwestionować, bo są takie sytuacje i byłem w takich sytuacjach, że zwłaszcza we wcześniejszym wieku, że zadbanie o te sprawy nie były moim priorytetem. Zresztą tak jak tutaj ktoś w komentarzu nowy gracz skomentował, że właśnie mój poprzedni filmik był właśnie czymś, co on tak się utożsamia, powiedzmy. Tak samo ja czytam sobie właśnie teraz książkę, gdzie dawno się tak z kimś nie utożsamiałem, czy nie byłem tak ciekaw tej jakby historii. Jest to Gary Stevenson, książka się nazywa The Confession Trading Game, czy coś takiego, jeszcze wspomnę pewnie, ale nieważne teraz, że są takie okresy w życiu, że dbanie o siebie może zejść na drugi ten, bo trzeba się zajeżdżać, bo jak to się mówi, jak żerę, to się nie odchodzi komputera w przypadku traderów szeroko rozumianych, czy innych, powiedzmy, jakichś, nie wiem, ludzi, że są takie okresy, że warto się zajeżdżać, tak z mojej skromnej perspektywy i wtedy dbanie o sen, trzeba spać 8-10 godzin, to są gównowarte rady, z mojej skromnej perspektywy, podkreślam, nie? Natomiast bardzo często właśnie tutaj leży tak naprawdę 90% sukcesu, że jak zadbam o dobry sen, jak się dobrze odżywię, jak pójdę na 3 godzinne spacery, albo jeden 3 godzinny spacer, albo pójdę na rower na 2 godziny i zjem dobrze, to bo się odżywię, tak? To nagle głowa staje się klarowna, nagle dużo jakby rzeczy odchodzi, więc takie zadbanie o podstawy jest czymś, co bardzo często mi pomagało i to jest właśnie taka oczywistość, która jest tak blisko, że często ją wcześniej ignorowałem. A druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, jest taka, że i to jest taki mój indywidualny wniosek, być może dla wielu ludzi może to być taką szkodliwą interpretacją, że skoro tak jest u mnie, to tak jest u niego, a wcale tak nie jest u niego. Natomiast znowu, kto ocenia, jest tutaj kluczowe. A mianowicie, że jeżeli coś mi nie gra, jest jakaś blokada w jakiejś przestrzeni, w jakiejś konfiguracji, w jakiejś pracy, w jakiejś dziedzinie, w jakiejś relacji, to jakby w zasadzie wszystko można na głębszym lub płytszym poziomie sprowadzić do relacji z ludźmi i zauważyłem, że jak pojawia się u mnie wewnątrz właśnie jakieś napięcie, jakaś blokada, jakieś coś, że tutaj coś nie gra, to najprawdopodobniej bardzo często jest to sygnał, że właśnie w jakiejś relacji, w jakiejś konfiguracji, w jakiejś grupie, w jakiejś przestrzeni, w jakimś projekcie jest jakby nieuczciwa, powiedzmy, czy nierówna wymiana wartości i czuję się jakby tam niewynagrodzony, niewystarczająco wynagrodzony, że czuję, że takim trochę frajerem, czy trochę takim dawcą i bardzo często nie wynika to z jakichś złych intencji kogokolwiek, ani moich, że ja chcę być tutaj cierpiętnikiem,
ani z drugiej, że ktoś chce mnie wykorzystywać, tylko po prostu tak się jakoś złożyło, że tych wartości ktoś mi nie może dać, a ja je nadal daję i nie czuję się z tym okej, nie? I to jest bardzo częsty właśnie sygnał, który jakby po prostu nauczyłem się ufać swoim odczuciom. I to ufać to nie znaczy, że jak jest jakiś impuls, to idę za tym impulsem, tylko że honoruję swoje emocje, że jak pojawia się jakiś bunt, pojawia się jakiś właśnie dyskomfort, jakaś blokada, jakieś niezadowolenie, to jakby staram się po prostu to uhonorować i jakby zrobić takie śledztwo. Investigated z angielskiego, nie? Bo byłem kiedyś i słyszałem kogoś, kto śpiewał w Australii. I właśnie posłuchać tych emocji jakby i starać się zinterpretować je jak najlepszy sposób i trochę zintegrować później tę moją diagnozę czy te moje wnioski do właśnie nowego planu, że bardzo często wiąże się to z tym, że jestem aktywny w jakimś zobowiązaniu, w którym już nie chcę być, nie? Czyli załóżmy, że nie wiem, podpisałem jako nowy, powiedzmy, młody, obiecujący zawodnik brazylijskiego jiu-jitsu, powiedzmy, nie wiem, tam chyba nie zarabiają za bardzo, nie, ale załóżmy, nie? Jak mawiał Lai Kaikwan, nie mam mowy, yo, że jestem młodym, dobra, użyjmy przykładu piłka nożna, będzie bardziej realistycznie. Jestem młodym zawodnikiem, 16 lat, trener pierwszego składu daje mi szansę zagrać w seniorach, no i się sprawdziłem i dostaję jakiś tam kontrakt, powiedzmy, i dostaję, nie wiem, 10 tysięcy euro na miesiąc, powiedzmy, no ale wystrzeliłem w kosmos, jestem zajebiście dobrym zawodnikiem i po 2 latach mam ten kontrakt na 5 lat, ale czuję, że moje apanaże takie fair według rynku to nie jest 10 tysięcy, tylko na przykład 200 tysięcy, no i czuję, że coś mi tam nie gra i tak dalej, czuję się niewystarczająco, jakby czuję, że to jest nie fair, powiedzmy, nie? No i to tego przykładu właśnie, jakby lepiej zrozumieć swoje dyskomforty, swoje negatywne odczucia, swoje blokady też bardzo często, że jednak nie czuję takiego poczucia sensu w tym plemieniu drużyna piłki nożnej, powiedzmy, nie? I można to wprowadzić w swój plan, powiedzmy, właśnie takim, że porozmawiać tam z menedżerem czy z prezesem, że jakby, czy moglibyśmy ponegocjować moje stawki i nawet w takim przypadku można mówić o wyznaczaniu granic i w relacjach takich zwykłych, międzyludzkich będzie podobnie. Natomiast właśnie coś takiego, że przy takiej trochę stagnacji chodzi o to, żeby ten plan, on na różnych etapach może być albo bardzo szczegółowy, albo bardzo ogólny i jeden człowiek będzie lepiej po prostu zarządzał takim bardziej ogólnym planem, jeden bardziej takim szczegółowym. Natomiast mam takie przekonanie, że im bardziej się czujemy zablokowani, duszno się trochę robi, chociaż na dworze jest nie lepiej, ale na chwilę sobie otworzę, że im bardziej czujemy się właśnie tacy trochę, że utkwiliśmy w jakiejś, czy ja po prostu może w pierwszej osobie będzie to lepiej brzmiało i bardziej cokolwiek, że im bardziej czuję, że utkwiłem i czuję się tak trochę sparaliżowany, I też bardzo często w takich sytuacjach, przez to, że nie honoruję swojego pierwszego takiego pilnego z perspektywy emocji problemu, to czuję się jakby wokół ludzi nieobecny, że ja nie chcę rozmawiać z nimi o tych rzeczach, o których oni by chcieli rozmawiać i potem jestem niezadowolony z siebie, że ktoś chciał coś małego ode mnie, a ja nie miałem do tego przestrzeni, nie byłem obecny w tym projekcie i tylko się sytuacja pogarsza, więc właśnie im bardziej jest takie utkwienie i takie, a czasami właśnie nie tylko utkwienie i stagnacja, ale jeszcze paraliż, który sprawia, że pojawia się takie błędne koło, czy zakupuje się coraz bardziej, jestem już pod ziemią, a jeszcze bardziej się zakupuje, szukając problemu właśnie w złym kierunku, nie? To zwłaszcza w takich sytuacjach, im bardziej szczegółowy jest ten plan, tym po prostu lepiej, bo łatwiej go będzie zrealizować i im szybciej zacznę realizować swój plan, tym zacznę odbudowywać zaufanie do samego siebie też i jakby dzięki temu wzrasta pewność siebie, że po prostu jeżeli już, aż teraz mi gdzieś tam się przypomniały właśnie jakieś tam chwilowe, jakaś emocja wyszła z zakładów bukmacherskich, że gdzieś tam na lekkie wzruszenie, czy takie właśnie, nie wiem, stamtąd jakieś fizyczne
wręcz bym powiedział, objawy, że w momencie, jak już jest naprawdę taki dół, że po prostu czuje się jakby taka intensywna, nie chcę używać ciężkich słów, ciężkich jakby artylerii tutaj wyrzucać, ale jeżeli już jest takie poczucie przytłoczenia, że już nawet już nie widzę sensu, bez sensu, wszystko jest źle i tak dalej, to zacząć od jakiegoś takiego prostego planu typu wziąć sobie wolne na przykład i w czasie tego wolnego sobie pójść na spacer, zjeść sobie obiad w restauracji i spróbować odpocząć, bo czasami właśnie ten odpoczynek jest potrzebny. I jeżeli nie umiem odpoczywać, a myślę, że wielu takich ludzi ma problem bardziej z odpoczynkiem niż z motywacją do pracy, to wydaje mi się, że w takich sytuacjach taki plan związany z tym, żeby wziąć jeden dzień odpoczynku. I nie tylko odpoczynek, bo co to znaczy odpoczynek? I potem jakby w naszej psychice mogą się pojawiać furtki, że no w sumie to jest odpoczynek i robić jakieś głupoty, które pogorszą jeszcze sytuację, a miały ją poprawić, nie? To im bardziej szczegółowo sobie rozplanuję ten odpoczynek, czyli na przykład sobie, nie wiem, właśnie takie powiedziałem, że pójdę na spacer, zjem sobie obiad w restauracji i dam 50 zł tipa na przykład jakiejś tam, nie wiem, restauracji, powiedzmy, czy cokolwiek, nie, i tak nie, na przykład, nie, cokolwiek. Właśnie chodzi o to, że nie ma głupich odpowiedzi, są tylko mniej lub bardziej kompatybilne z moimi wartościami, z moimi potrzebami, nie? Jakby często zrobienie sobie jakiejś takiej fanaberii, bo jest bardzo pomocne z tego tytułu, że bardzo często w tym takim przytłoczeniu, w poczuciu osamotnienia w działaniu, jest też coś takiego, że świat jakby trochę narzuca mi jakieś schematy, że powinienem działać w jakiś określony sposób, a ja się buntuję, bo to jest niezgodne z moimi wartościami. To ja nie chcę brać udziału właśnie w tej grupie. Ja nie czuję się tutaj jakby, że jest uczciwa wymiana wartości albo że rezonują z nami te same wartości. I czasami spełnienie mi osobiście pomagało. Jakby spełnienie jakiejś takiej fanaberii, że tak zrobię i chuj. Tak zrobię. Takie pozwolenie sobie zrobić czegoś trochę dziwnego. Było bardzo często takie, że zjeżdżała jakaś taka presja dziwna, niezrozumiała czasami i nagle tak, okej, ja potrafię zrobić to, nie? Ja potrafię sobie wsiąść do samochodu i odpalić kamerkę i sobie coś pogadać. Super, nie? Jakby jestem już do przodu o ten jakiś, spełnione jakieś takie pragnienie, nie? I czasami właśnie to, że ta presja zjeżdża, nagle pojawia się więcej klarowności w głowie i tak, dobra, spełniłem pierwszy punkt swojego planu, co zrobię dalej, nie? I nagle jest właśnie takie poczucie, że przejmuję jakby pałeczkę, czy jakby biorę to życie za rogi i to ja jestem, znowu zaśmierdzi banałem, ale że to jestem panem swojego losu, a nie, że jakby tutaj jakieś takie automatyczne, neurotyczne uwarunkowania i narzucona presja społeczna, urojona bardzo często, ale to już inny temat, jest właśnie tutaj tym, co determinuje moje wybory, nie? Że chodzi o to, żeby w tym wszystkim poszukać namiastki autentyczności i działać zgodnie ze swoimi wartościami, nie? I właśnie jak jest, im bardziej szczegółowy ten plan, tak jak mówię, tym lepiej. I to jakby dobry plan też tak właśnie z takich moich best practices, bym powiedział, sprowadza się, że pierwszy punkt planu to jest, kiedy przyjdzie czas na zrewidowanie tego planu, tak? Czyli cokolwiek ja dzisiaj nie wymyślę, to nie chodzi o to, że mam intencje i nie ma tutaj tak zwanego znowu accountability, nie? Tutaj tak w Anglii i nie tylko w anglojęzycznych krajach się mówi, że nie ma tutaj takiej furtki wyjścia, że sobie coś powiedziałem w sumie i tak, no trochę tak to było, trochę nie, coś tam nie. Albo jeżeli jakby trzymać poprzez zrewidowanie swojego planu, trzymać siebie za mordę, albo znaleźć kogoś, kto pomoże w jakby w zbudowaniu takiego planu, w zakwestionowaniu jakichś takich fundamentów i później pomoże właśnie w takiej odpowiedzialności za ten plan. Tak, bardzo dobrze się czuję też w pomaganiu ludziom, w realizowaniu czy w budowaniu takich planów. Jeżeli ktoś miałby
ochotę, żebym wspomógł, to proszę wysłać 50 zł na Revoluta i sobie pogadamy, nie? Pół żartem, pół serio. Aczkolwiek nie, jakbym mógł pomóc, to proszę pisać na maila, zostawię w opisie, jestem Budda Człowieku Małpa Gmail. A tak jakby nawet myślę, że podzielenie się swoją sytuacją i tym, że to emocjonalnie jest mi bliskie i podzieleniem się jakichś takich częstych, pomocnych elementów w perspektywie, tak jak powiedziałem, że jak jest jakiś dyskomfort, to prawdopodobnie gdzieś jest nie fair wymiana wartości, czy taka wymiana wartości, z którą ja się nie czuję fair, bo być może ja mam swoje urojenia i tak dalej, ale no jeżeli tak się czuję, to tak się czuję i tyle. I może się za x czasu nauczę i wyciągnę lepsze wnioski, nie? Czy też to, żeby zadbać o te takie podstawy, to ja mam świadomość, że to brzmi banalnie, ale czasami mi osobiście te banały pomagały i jakby wiem, że będą mi pomagały, więc takiego trochę strumienia świadomości, jakby też mając świadomość właśnie, że to są tylko częste, pomocne drogowskazy, a nie gwarancja, że to każdemu w każdej sytuacji pomoże, bo tak jak mówię, można zakwestionować każdy schemat, każdy utarty schemat jest do zakwestionowania. No i myślę, że pozwolę sobie zostawić to tutaj. Będę wdzięczny za, tak jak to wspomniałem na samym początku, będę wdzięczny za wszelki feedback, komentarze i wierzę, że pójdziemy dalej w mniej lub bardziej daily vlogo podcastowej podróży wraz z kanałem JBC Tresex GYM. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Yo.